Witam Was, zakupy Koksa Volume 2. Tym razem byłem w makro, znowu udało mi się znaleźć trochę wartościowych rzeczy i zaczniemy od najbardziej zajawkowej dla mnie rzeczy, którą znalazłem teraz jak byłem, mianowicie to jest ośmiopak Pepsi Max. Na dodatek normalnie jest 1,5 litra zawsze w makro, a tym razem dali 250 ml gratis, więc mam ośmiopak 1,75 litra i również Pepsi Light Lemon też w butelkach 1,75 litra. Także cieszę się z tego bardzo, bo z reguły nawet sześciopaki chyba były, z tego co pamiętam, zawsze. No a teraz mam zapas na dosyć długo. I reszta zakupów. Dużo tym razem nie kupiłem, bo nie potrzebowałem, szczerze mówiąc, dużo. Bonusowo pokazuję coś, co odkryłem ostatnio. Majonez niskotłuszczowy. Ja jestem po prostu największym fanem majonezu na świecie i ciężko jest mi bardzo na redukcji bez majonezu, także to mi się jakoś tam uda wepchnąć, nie za dużą ilość, ale 45 gram tłuszczu na 100, prawie o połowę mniej niż normalny majonez. Mam nadzieję, że smakuje chociaż w połowie tak dobrze jak ten normalny. I taki ser nabyłem w makro. Ten akurat ma słabe proporcje, ale jest też drugi ser w makro, salami, który ma tylko 23 gramy tłuszczu, a 27 białka, i z reguły tamten biorę. No ten ma 27 tłuszczu, 26 gram białka, jest trochę słabszy. Ale rodzinka też sobie szamie, także to nie tylko dla mnie. No, a poza tym nabyłem Sunbites. W Biedronce niestety już wycofali. W makro są paczki po 100 gram. Pomidory z bazylią. Papryka z ziołami. I moje ulubione wiosenne warzywka. To są bez kitu najlepsze, jeśli chodzi o Sunbites. Jeszcze nie próbowałem tych owocowych, bo mają też owocowe smaki. Pop Snack. Już je kiedyś chyba polecałem, jeśli nie, no to polecam strasznie. Jest parę smaków do wyboru. To są takie małe wafle ryżowe, mocniej ze smakiem niż takie duże, te wafle ryżowe, co normalnie się kupuje. No, cebula z serem, jest też zielona cebulka, paprykowe są, fromage. Każdy, który próbowałem, dobry, najmniej, szczerze mówiąc, smakowała mi papryka. Niedawne odkrycie, czyli paluszki. Każdy zna chyba ten produkt. A czemu odkrycie? 12 gram białka na 100, 72 gramy węglowodanów i tylko 3 gramy tłuszczu. Także jeśli chodzi o uzupełnianie węgli, no to można sobie też podbić przy okazji białko i bardzo smacznie to wykonać, używając paluszków. Jeszcze jakieś junior wziąłem, podobno mniej słone. No i ostatni produkt, niestety tylko 6 sztuk jest w środku, ale znalazłem wafle ryżowe o smaku karmelowym. Tak jak ostatnio z tymi z Biedronki, jak już spróbuję, to dam znać, czy są dobre. Prawdopodobnie dam napis po prostu na filmie. No nie mogę się, szczerze mówiąc, doczekać najbardziej tego, jestem ciekaw. A makroskładniki mają, no, w porządku, bo mają ile tam? 3 gramy tłuszczu, 80 węgli, jest za to mniej białka niż w tych innych, bo jest 5,6 grama. Ale jest ok generalnie, mało tłuszczu, na pewno mniej niż w tych na przykład serowych. No i to tyle. Poza tym kupiłem jeszcze mięso, ale nie będę pokazywał, myślę, że nic ciekawego. Następny sklep, który zaatakuje... Zaraz, lepsze światło jakieś. Następny sklep, który zaatakuje, to prawdopodobnie Lidl. Bo często tam zaglądam i mają dużo fajnych rzeczy, także do zobaczenia.
Słuchaj, daj tego gościa tu, słuchaj. Gimnazjos ciebie kocha. Patrzy na ciebie przy każdej serii, każdym powtórzeniu. Niezależnie czy jesteś na redukcji, czy na masie. Rozumiesz, kurwa?